Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Drodzy pielgrzymi, zmierzając na spotkanie z Maryją w jasnogórskim wizerunku, pokonaliście pieszo dziesiątki kilometrów. Chcecie usłyszeć jej głos. Co wam powie w tym miejscu? Jakie da wskazówki? Do czego was będzie zachęcać? Czego od was oczekuje? Jednak warunkiem koniecznym spotkanie jest z Jezusem i Jego Matką jest to, by się otworzyć. Efata, otwórz się. To był motyw przewodni tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. Jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii, słudzy weselni otwarli się na słowa Jezusa, nie zadając zbędnych pytań. Wykonali dokładnie to, co im polecił i stali się świadkami cudu, niezwykłej przemiany wody w wino. 5 maja 1894 roku z warszawskiej Pragi wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. W 4000 tłumie pielgrzymów znalazł się młody, 27-letni inteligent, dziennikarz, pisarz. Należał do sceptyków. Przywiodła go tu raczej ciekawość i chęć opisania fenomenu pielgrzymki. Jednak stopniowo stawał się jednym z pielgrzymów. Otworzył się na doświadczenie wiary. Relacje z jednego dnia opatrzył cytatem z romantyczności Mickiewicza. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Ważnym wydarzeniem dla tego pielgrzyma na trasie było spotkanie z sędziwym kapucynem ojcem Prokopem, uczestnikiem powstania styczniowego. Były to rozmowy przemieniające. Pisarz najpierw ujawnił swój reporterski cel podróży. Potem jednak przyznał, że zafascynowała go wiara prostego ludu. Napisał: nikt tu nie ma maski. Nikt nie udaje innego, kim jest. Nawet nie mają imienia. Wszyscy są braćmi i siostrami. Wszyscy są równi. Tym pielgrzymem, który otwarł się na łaskę Bożą i opisał to doświadczenie w książce pod tytułem Pielgrzymka do Jasnej Góry, był Władysław Reymont, późniejszy noblista. Właśnie wybrał się przypadkowo, ale otworzył się na Bożą łaskę, która sprawiła, że się nawrócił. I tak już pozostało do końca w jego życiu. Drodzy pielgrzymi, zasadniczym celem tegorocznej pielgrzymki było otwarcie się na Boga i Jego łaskę, ale także otwarcie się na drugiego człowieka. Czytamy w Księdze Apokalipsy: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg nie włamuje się do ludzkich serc, ale czeka na ich otwarcie. Wiara i wolność są jak dwie siostry bliźniaczki, zawsze nieodłączne. Kończąc pielgrzymkowy trud, zapamiętajcie już na całe życie, by otwierać się na Boga. A jakie są klucze, które pomagają otwierać serca człowieka
na Boga i Jego łaskę. Pierwsze to słuchanie Słowa Bożego. Po drugie modlitwa. I wreszcie korzystanie z sakramentów świętych, zwłaszcza z sakramentu miłosierdzia. Najpierw Słowo Boże. Czytanie Ewangelii, dobrej lektury i uważne słuchanie kazań często staje się impulsem do przemiany ludzkiego życia. Wystarczy niewiele, by zmienić swoje życie. Święty Augustyn wyznał, że do jego nawrócenia przyczyniło się słuchanie kazań świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu i czytanie Pisma Świętego. Pewnego razu usłyszał głos: bierz i czytaj. Otworzył więc list do Rzymian i oczy tego człowieka, który prowadził bardzo grzeszne życie, padły na te słowa. Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To wystarczyło. Augustyn zmienił życie, przygotował się do chrztu, którego udzielił mu biskup Ambroży w roku 387 w czasie wielkanocnym. Moi drodzy, mógłby ktoś powiedzieć: owszem, wydarzenie, ale z odległej przeszłości. A jak to jest dziś? Podam jeden z przykładów, jedno z wydarzeń z mojej długiej już duszpasterskiej posługi. Otóż w niedzielę wielkanocną, jak w każdą niedzielę, odprawiałem mszę świętą dla ponad 1000 wiernych, w tym spora gromada dzieci, z którymi prowadziłem dialogowane homilie. Przed ołtarz wyszli dwaj ministranci, jeden i drugi mieli skrzypce. Obydwaj te skrzypce mieli w brezentowym futerale. Otwieramy pierwsze i pytam: a co masz w środku? O, tam jest futerał, mówi, proszę księdza, ma ponad 200 lat. No ale po co jest futerał, a co w tym futerale? Otwiera, nie ma nic. A drugi otwiera również futerał, ale w środku były skrzypce liczące 200 lat. I wniosek był bardzo prosty. Przed Wielkanocą wszyscy dbamy o futerał, chcemy się wypięknić, jak mówiły dzieci. I to jest wspaniałe. Ale również dbamy o to, co w środku, o te skrzypce, o naszą duszę. Kilka serii rekolekcji, spowiedzi. Ile się zmieniło w ludzkich duszach. I kończąc tą krótką homilię, mówię: życzę wszystkim, którzy są mądrzy i dbają o futerał i te skrzypce, o ciało i o ducha, by tak pozostało w ich życiu. A ci, którzy może są tutaj z przypadku albo przychodzą z okazji Wielkiego Święta i dbają o futerał, by też zrobili kolejny krok i zadbali o swoją duszę. Jak dziś pamiętam, ten człowiek czekał półtorej godziny, by na mszy, kiedy siedziałem w konfesjonale, podejść i powiedzieć: proszę księdza, ten obraz mnie tak poruszył, bo ja jestem z tych, który dba o futerał. Nic mi w życiu nie brakuje, ale w środku pustka. I po latach wyznał swoje grzechy i jak dziecko w podskokach na tej mszy biegł do Komunii Świętej. Moi drodzy, czasem nieudolne słowo, ale ono potrafi bardzo zmienić człowieka. Słowo Boże to jest klucz, który otwiera ludzkie umysły i serca. Drugim kluczem jest modlitwa.
Ale moi drodzy, musi to być modlitwa dojrzała. To nie może być recytacja wyuczonych wierszy, wyuczonych modlitw. Czyż zakochani, kiedy się spotykają kolejny i kolejny raz, to deklamują sobie wiersze? Nie. Oni trwają ze sobą, milczą i mówią o tym, co istotne. Moi drodzy, i słuchają się nawzajem. Modlitwa to czas rozmowy z Bogiem, a jeszcze bardziej czas słuchania Boga. Bo tak to jest, że my, którzy chodzimy do kościoła, nie mamy złej woli, ale nam się zdarzają słabości, zaniedbania. Dlaczego? Bośmy zapomnieli o tym, co wynika z naszych przyrzeczeń, zobowiązań, ślubowań, złożonej przysięgi i na modlitwie sobie o tym przypominamy. I mówimy, Panie, wejdź do naszego serca, pokieruj naszym życiem, by ono było zgodne z tym, co wypowiadały nasze usta. I wreszcie, trzecim niezwykle ważnym kluczem, który otwiera Bogu nasze serca, jest sakrament pokuty. Ale moi drodzy, to musi być dojrzałe korzystanie z tego sakramentu. I proszę was, abyście jako ludzie dorośli zrezygnowali z tych regułek, których was nauczył ksiądz w drugiej klasie szkoły podstawowej. Proszę to odrzucić. Stając przy konfesjonale, powiedzcie, proszę księdza, byłem ostatni raz wtedy i wtedy, mam tyle i tyle lat, jestem żołnierzem, jestem pracownikiem służby celnej, jestem mężatką, jestem człowiekiem żonatym, bo wtedy kapłan wie, z kim się spotyka. I moi drodzy, to jest niezwykle ważne, żeby ta spowiedź była szczera, by otworzyć na oścież te drzwi Bogu, nie tylko uchylić częściowo. Siostra Faustyna, sekretarka Jezusa Miłosiernego, zapisała tak. W spowiedzi potrzebne są całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik nie może gwałtem wlać w duszę tego, co pragnie, jeżeli dusza nie będzie szczera i otwarta. Sam Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby korzyści z tych łask szczególnych. To są mocne słowa. Moi drodzy, jeżeli nie dojrzeliśmy do szczerej spowiedzi, odłóżmy to w czasie i trzeba dojrzeć. Jeżeli się zdarzyła spowiedź nieszczera, to warto to wszystko wyprostować. Niesamowita ulga, niesamowita wolność wtedy nastąpi w twoim życiu, bo rzeczywiście Bóg wejdzie przez otwarte, szerokie drzwi do twojego serca, bo nic się nie uda zbudować na fałszu i kłamstwie. Prawda jest fundamentem wspaniałej budowli, budowli, która ma przyszłość. I moi drodzy, szczególnie to jest ważne, by rozumieć sens częstej spowiedzi. Patrzcie, tutaj mam ołtarz nakryty białym obrusem, czyściutki. Ale gdyby pani domu nakryła stół, położyła zastawę i nagle pojawiła się jedna plama, jaka byłaby reakcja? Szybko zmieniamy. Ale gdyby było już tam 100 plam, pojawiła się kolejna, to już nie byłoby reakcji. Człowiek, który długo nie przystępuje do spowiedzi, mówi, nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem, nie mam grzechu. To nie jest tak. Moi drodzy, szczera spowiedź jest kluczem, który otwiera nas na Boga i Jego łaskę. W sakramencie miłosierdzia kapłan jest jedynie pośrednikiem i narzędziem. Siostra Faustyna pisze tak, kiedy zbliżasz się do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia.
Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Moi drodzy, ile razy siadałem i siadam w konfesjonale, zawsze myślę, wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie uczynili, sami czyńcie. Zawsze sobie myślę, a gdybyś ty był z drugiej strony konfesjonału, jak byś chciał, by ksiądz do ciebie podszedł? A może nie ma ten człowiek takiego zaplecza, takiej rodziny, takiej historii jak ty, ale on przyszedł. Papież Franciszek kiedyś wspomniał jedno z wydarzeń ze swojego życia. Jako młody chłopak, namówiony przez klasę, poszedł na wagary. Ale coś mu sumienie piknęło, mówi, nie, tak nie można. Poszedł do kościoła i przy okazji wyspowiadał się. I tam wtedy odkrył łaskę powołania. Tak, moi drodzy, my jako kapłani, o tym nam przypomniał ostatnio papież Franciszek, powinniśmy czekać na penitenta. I to papież Franciszek nam mówił. I Ojciec Święty Jan Paweł II, pamiętaj, żebyś nie zaszkodził. Bądź pomostem, bądź bramą, bądź pomocnikiem, by człowiek otworzył się na Bożą łaskę. Radzę, gdyby ktoś był źle potraktowany, szukaj dobrego spowiednika. No bo jeśli się zdarzy spotkanie złym lekarzem ciała, to co? Rezygnujesz z troski o swoje zdrowie? Szukajmy więc dobrego spowiednika, lekarza duszy. I warto nieraz mieć stałego spowiednika, tak jak mamy stałego lekarza, któremu ufamy. Drodzy pielgrzymi, Bóg mówi oto, stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Efata, otwórz się. Moi drodzy, pamiętajcie o tych trzech kluczach. Klucz Słowa Bożego, klucz modlitwy i klucz sakramentów świętych, zwłaszcza tego sakramentu, o którym mówiłem, a więc sakramentu pokuty. I jestem przekonany, że życie wasze będziecie budować na fundamencie Boga, na fundamencie prawdy. I wygracie to wasze życie zarówno w życiu i wymiarze doczesnym, jak i wiecznym, czego z całego serca wszystkim pielgrzymom życzę.